Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Subnautica. Moi drodzy, kontynuujemy naszą rozgryweczkę. Głos musi mi się delikatnie rozgrzać, bo powiem osobiście dopiero wstałem. Widzę, że powoli nam się chce pićku. No to tu pićku sobie oczywiście... O, shit. Gdzie jest pićku? Oh no! Bo wyleciała nam woda, co? Chyba ta. Dobra. Stabilizacja parametrów życiowych, spoko. No ale gdzie jest ta butelka? Gdzie jest ta cholerna butelka? Raczej w tej otchłani wodnej nie znajdę. Raczej nie ma szans. Dobra, stalkery sobie tam latają. I my sobie polatajmy. No cóż, trudno. Jedną butelkę wody wywaliłem, to chyba tą większą. Niestety. Za śmieszne mogłem zrobić to tu. Mogłem zrobić to tu. I tu chyba nawet nie mogę tego wyrzucić. Tak, tylko mogę zjeść. Świet. No trudno. Totalnie trudno. Przepraszam, chrypka mnie łapie. Myślę, że to jest dobry czas, żeby się rozejrzeć w ogóle na górze, co się tutaj dzieje. Tu jest aurorka. No ja tu aurorkę chciałbym zwiedzić. Aurorkę to bym chciał na pewno zwiedzić, więc no pójdziemy w stronę aurory. Płyniemy w stronę aurory i przy okazji może pozbierajmy jakieś skrzynki, bo albo one się respią. One się chyba respią. Wydaje mi się, że tą skrzynkę już zbieraliśmy, ale nie jestem pewien. Opsa, opsa. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. To niedobrze. Dziwne dźwięki nie są tutaj nam zalecane. Jezu, co ja mam tu chrypę? Dobra, już nie powinien mieć chrypy. Nie, mam jeszcze większą. Shit. Działko grawitacyjne nas nie interesuje. Działeczko grawitacyjne nas nie interesuje. Zobaczmy tutaj. No, liczę na tego cyklopa. Liczę na tego cyklopa, ale chyba... Chyba liczyć teraz ja mogę, co najwyżej. Obleśmy tą aurorkę dookoła, już nie wlatujmy jak ostatnio. Bo widać, że nam to zbytnio nie wychodzi. Tutaj chyba dalszy złom. Co to? Baby Shark. Shit. Zostaw mnie. Jaka dziadyga uparta. Ja sobie przeglądam tutaj... Au, coś walnąłem. Przeglądam, czy przypadkiem żadnych nie ma rzeczorków dotyczących właśnie... Cyklopa. Jak tu? Fragment przekaźnika energii. Ciekawe. O, nowy schemat. Zarobiliście. Dobra, tu widzę wapień. No, tam to mnie tak zbytnio nie interesuje, no ale trudno. Coś tam lata? O, znów Baby Shark. Nie, to się cofam, ja się cofam. W rozwoju się cofam. I ja pijały. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Ciekawe, jaki duży jest ten cyklop. Znaczy cyklop, aurora, nie cyklop. Boże, Shiro. Tu coś widzę. Chyba złom. Zaraz z tego, że goni mnie Baby Shark, to tak, to jest złom. Liczebność form życia w tym rejonie jest znikoma. Wyciek radioaktywny z aurory będzie miał katastrofalne skutki dla miejscowego ekosystemu, jeśli nie zostanie zadąbany w ciągu następnych 24 godzin. A możemy to jakoś zadomować? Czy jestem skłonny? Jestem skłonny nawet tutaj w razie czego coś zrobić, ale... Słyszę dziwne dźwięki. Słyszę bardzo dziwne dźwięki. Jak usłyszycie pisk, to na pewno nie ja. Ocali, o, ocali. Coś się dzieje. Nie wiem co. Się boję. To miała być chyba gra survivalowa, mi się wydaje. Coś tam widziałem.
Coś tam widziałem i chyba jest niedobrze. Kurde. Uuu. Widziałem. Dobrze mi się wydawało. O, tu możemy wleźć. Dobra. Tu możemy wleźć. Mam tylko nadzieję, że nic nas tu nie zabije. Też chyba... O, headcraby, cześć. Chyba wątpliwa nadzieja, co? Niska integralność strukturalna statku. Wymagane mogą być gaśnice i palniki laserowe. Eksploracja podejmowana na własne ryzyko. Krabopająk. A, on bije! O, ty gnoju. I co teraz? Haha. Ała! Bon! Do piekła, kurwa, wściekła. Miałem mi przekinać odcinka. Shit. Nie udało się. Dobra. Postarajmy się może tam wejść. Ja mam palnik laserowy, Ała! I kurwa mała. Jakie to dziwne dziadostwo jest. Ile tego baraku od Jenata? Teraz pytanie, czy to jest z naszego statku? Uwaga, skany wykazują się do ilości ludzkiej tkanki na układach, w układach trawiennych pobliskich organizmów. Zapewne nas tutaj ciorają. Jakie dziadostwo. Ja chyba nie mam nawet gaśnicy. Palnik laserowy chyba mam. Sprawdźmy sobie. Si, palnik laserowy mam. Reaper tool też mam. Wodę też mam. Stabilizacja parametrów życiowych, zarąbiście. Więcej headcrabów. To mnie już trochę niepokoi. Naprawdę ciurają mocno. Leśnica, o. To mam chyba wszystko. Mam chyba wszystko. Możemy sobie na Signalie na razie to zrobić. Oj, da się to ugasić. Au! Au! Bateryjka. Dobra, bateryjka się przyda. Śluzy. Ładownia, administracja. Fragment działka. Systemy aurory są zasilane z lokalnej energii rezerwowej. Nie można zdalnie pobrać danych z czarnej skrzynki. Jakiś PDA data nam się odblokowało. Nie beta, data. Niestety nam się teksty nałożyły na siebie i wyszło jak wyszło. Cargo. Naładunek. Dobra, idziemy najpierw ładownię, dopiero potem administrację. Oh no, hasło. Ten uszkodzenie Aurory nie pasują do żadnych znanych technologii ofensywnych. Dobra, zarządzanie sygnałami. Album zdjęciowy mnie interesuje. Baza danych. Dane nie. Pobrane dane. Wskazówki i kody też nie. Kurde, nie wiem, które teraz to były. Bo tu potrzebujemy jakiegoś kodu. Piro, wiesz co? Ty jesteś po prostu burak cukrowy. No dobra, może jednak nie jesteś burak cukrowy. Chyba się nawet nie da wejść. W ten sposób przynajmniej się nie da wejść. Dobra. Wylazłem.
wziął latarkę, to byłoby mi wygodniej na pewno, no ale cóż. Wszystkiego w życiu mieć nie można. Baterią, baterią, może sobie uleczmy trochę żyćku, żyćku. Wyrzuciłem. Jeju, jak mnie to irytuje. Dobra, gaśnica. Tak sam. Co mnie tu oszukujesz? Jak? Dziadostwo. Alterra wstrzeliwuje Aurorę. Patrz na śmieci. Zbieramy to. A, tu widzę bateryjki. No pewnie, że tak. Bierzemy. Jest to jakieś... Nie! Oh no! PDA widzę. Notatki własne. Muszę się ugasić. O, kombinezon prone. No ciekawie, ciekawie to się zaczyna robić. Tylko ile mam jeszcze czasu? To jest dobre pytanie. Ile mam jeszcze czasu? Notatki własne i tam było coś tam wystrzelenie Alterra, znaczy Alterra wystrzeliwuje Aurorę, o tak. Aaa, szyro się jak zakrejonka. No kurde, nic nie przejdę teraz, naprawdę. Jakie dziadostwo. Już mam mocy. Te skrzynki się same z siebie ruszają. Udało się, dobra, odblokowałem przejście. No i tak ma być. Dobra, notatki własne. Zobaczmy to jeszcze raz. Dzienniki głosowe, baza danych. Bla, 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 bla. Wskazówki, kody, notatki własne. Więc w końcu dotarliśmy. Jesteśmy w otwartej przestrzeni kosmicznej. Przemierzyliśmy galaktykę, by zainstalować bramę przestrzenną, żeby wysłać statki, które będą wydobywać surowce, żeby zbudować droższe statki, żeby zainstalować lepsze bramy przestrzenne. Próbujemy wykończyć galaktykę czy samych siebie. 18.06 urodziny Yu. 40 tygodni zanim wrócimy do domu. 400 tygodni. Czuję, że minie zanim wrócimy do domu. Niewystarczająco kredytów, które Alterra mi płaci. 14.54. Kod do ładowni. 14.54. Dobra. Nie. 14.54. Arigato gozaimasu. Otwarte. Ale tu dziwnie bryzga. Czy tu coś jest? O, kolejna wiadomość. Nie wiem, czy dobrze. Tu nic nie ma. Tam chyba jest, tam chyba jest, tam chyba jest, tam chyba jest, tam jest, chyba coś. Proszę mnie tam wrócić. Proszę mnie tam wrócić. Proszę. No co za dziadostwo? Jezu, jak ty chujowo skaczesz? Jezu, no to jest dramat. Naprawdę to jest kurwa dramat. Tego... Nie, no ta postać skacze dramatycznie. Jezu, naprawdę jest... Ja czuję się wkurwiony już w tej chwili tym skakaniem. Po co mi ta Aurora była? No nie, tu nic nie było. Niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Jego paryciaka tym co wziął. Nie paryciaka, wózek widłowy. Wiecie, że Shiro ma uprawnienia na wózek widłowy i to taki? Duży? No mama. Profil transrządu, korporacja Alterra. Wszystko teraz trans i trans, no ja nie wiem. Moich czasów kurwa to było. Nic nie było trans. Dobra, teoretycznie mogliśmy tędy też przejść. I byłoby to samo. I mniej bym się wkurzał. Ale Shiro oczywiście lubi. Shiro się lubi wkurzać.
Gdyby cię Shiro nie wkurzał, by dłużej żył. A po co to? Dobra, tu nic nie ma. Rozumiem, że tu z tyłu... Dobra, nie, bo się wkurwia. Tam z tyłu też nic nie było. Powiedzmy, że nic tam nie było. Dobra, tu jest pozamykane. Whee! Au! Szybki heal. I pa, pa. Dziwne, bo jeszcze nie mieliśmy w sumie nic do odblokowania. Nic po drodze. Nic po drodze. Shiro musiał sobie dupsko poprawić na fotelu. Dobra, kolejna woda. Wózek biegłowy, który o dziwo jeszcze działa pod wodą. Mi się światełka świecą. Jest bardzo ciekawe. Ale widzę, że wózki się dużo nie zmieniły. Wózki się nic nie zmieniły. Dobra, uszkodzone kablowanie. Mamy Reaper Tuna. Pik. Reaper Tool się przydał. Dobrze, że go wziąłem. Dobrze, że go wziąłem. Byłby problem. Dobra, tu pewnie będzie Simop. Tu widzę, że chyba będzie produkcja Simopa nawet. Dziennik z pomieszczenia wirtualnej rzeczywistości. Dok pierwszy. Upgrade? Kompensator ciśnienia Simofa WZ1. Zwiększa głębokość bezpiecznego znużenia. Fuck yeah! Fragment Simofa. Tu jest dużo fragmentów Simofa. To jest naprawdę dużo fragmentów Simofa. Ale to jest bardzo ciekawe, wiecie? Serio, to mnie bardzo ciekawi pod tym względem, że zobaczcie, no... Mieli budować bramę przestrzenną, tak? Na logikę. Miała być budowana brama przestrzenna. A produkowali tutaj Simofy. No skąd wiedzieli, że będą lecieć koło jakiejś, nie wiem, planety wodnej czy coś takiego? Skąd wiedzieli, że im się to przyda? No jest dobre pytanie. Czy my coś w ogóle spowaliśmy? Czy powiedzmy, laserowaliśmy? Chyba nie. Pierwsze drzwi, które wycinam laserowo. Ciekawie to wygląda, nie powiem. Ups. I przespawane. W sumie nie przespawane, tylko rozcięte laserowo. Rozkazy misji dodatkowej Aurory. Sobie to wszystko przeczytamy spokojnie. Zrobimy sobie odcinek czytaneczki. Przeczytam wam każdy aspekt, który tutaj znajdziemy. O to się nie martwcie. Brak miejsca w ekwipunku. What? Woda. Lewdę. Titan można wypieprzyć. Bardziej wolę apteczkę. Rozumiem, że tu nic co nie znajdziemy, ale to chyba da się jeszcze na zewnątrz, nie? Wydawało mi się tylko. Tylko mi się wydawało. Tu jest jakieś przejście. Dok prawy. Bateria, kolejna woda. Jakie ma dzisiaj dziwne tutaj movementy. Tragedia. Dobra, dok prawy. Czy mnie to interesuje? Ja zaraz pogubię. Tu jest potrzebny Reaper Tool. Dobra, to już wiemy. Tu sobie wrócimy. I to było główne przejście jeszcze. To było główne przejście, tylko... Po tej kolizji osłona rdzenia napędowa została wewnętrznie uszkodzona. Naprawa bez odpowiednich kwalifikacji jest niewskazana. Właśnie dlatego tutaj przyszedłem najpierw, bo wiedziałem, że jak tu będzie coś do ugaszenia, to tam może być nam ciężko. A widzicie, tu jest gaśnica. Pusta gaśnica, mamy pełną gaśnicę. I rozumiem, że tu jest rdzenie. Nieszczelność.
Uwaga, lokalne promieniowanie osiągnęło najwyższy dopuszczalny poziom. Moduł zwiększenia wydajności silnika cyklopa, tylko nie mamy cyklopa. Wezmę. Dobra, wychodzi na to, że musimy tu coś chyba naprawić. Tylko widzę, że komputer jest niestabilny. A jest naprawa. Przeciek po budowie naprawiony. Pozostało przecieków 10. Znamy na 9 sztuk. Więcej tu nie widzę. Może teraz mnie prąd pierdzielnie. Wolałbym tu nie wchodzić, no ale cóż, trzeba to trzeba. Tu widzę dwa, tam widzę jeszcze jednego, spokojnie. Łe, to my dzisiaj to naprawimy. Au! Kurde. Dziadostwo. Wąd do piekła. Kleszczówka. Kleszczawka, nie kleszczówka. Dobrze, że wziąłem nóż. Dobra, 7 sztuk jeszcze. Jest dobrze. 5 sztuk. To widać mniej więcej po tych iskrach, które się wydobywają z tego. Może byś naprawił? Nie? Dobra. 5 sztuk. Tu widzę 2. Tam jeszcze też jest z tyłu 1. Dobra, 4 sztuki. Wziąłem do mnie kleszczówka leci. Kleszczawka. Kleszczówka, kleszczawka. Jak zwał, tak zwał. Dzień dobry Państwu. Możesz mi się... O, dziękuję. Nie chciałem powiedzieć, żebyś mi się spuszczał, ale opuszczał. Dobra, jeszcze 2. Popatrz szeroko, gdzie ci się iskierki pokazują. Gdzieś tu. Nawet chyba widzę te 2. Dobra, i jeden wyciek tutaj został. Pięknie, ładnie. Mamy to. Naprawione. Zatomowano wyciek z rdzenia napędowego. Poziom promieniowania spada. Świetnie. Dostałem jeszcze achievementa za naprawę. Dobra, tu byliśmy. Tam jeszcze widziałem, że było przejście jakieś chyba. Ale interesuje mnie, dlaczego ja cyklopa jeszcze nie mam. Opa! To były skoki jak na naszą postać. Tu jeszcze coś było. Au! Spali mi dupsko, jak nie wiem. Tam wyjścia żadnego nie widzę. Coś tu jest? No signal. Nic nie było. Oh no! No serio, nic nie widzę dalej. Czy ja coś tutaj nie zgubiłem? To jest dobre pytanie. Oczekuję odpowiedzi. Tu widzę, w sumie jest jakieś przejście dziwne. Pewnie nie możemy przejść, co? Nuni. Też wiecie, co tak sobie myślę, że to mi bardzo wygląda na coś, co byśmy mogli zrzucić i zrobić sobie przejście. Na przykład tamto. Wiem, że być może to głupota. Au. Może to głupota. Jestem niemalże pewny, że to głupota.
No ale czemu by nie spróbować, nie? Żeby jeszcze trzeba trafić, ale okej. Nie, chyba zbyt to nadinterpretowałem. No cóż. Uwaga, bliska śmierć głodowa, takie spory kalorie. Oh no! Nie mam nic do żarcia. Nie mam, prawda? Wrzuciłem sobie wodę. Oh shit happens. 10 zostało. No wiem, że jeszcze tam mamy jedno do przeszukania, no ale ja tu muszę zrobić szybką ewakuację. Żeby znaleźć jakąś rybę. Nie spodziewałem się, że tak mi HP szybko spadnie, czy HP. Jedzonko. Masakra. Żadnego żarcia nie mam na pewno. No nie mam. Ale to by było przykre, gdybym umarł. Trzeba i zapolować na rybkę. To jej nie usmażymy niestety. Zjemy na surowo, trudno. O, strata. Bon. Mogę skoczyć? Mogę. To same headcraby. Tak. Ale Lipton. Tu nie ma nic, żadnej ryby. Ale dupa blada. Jakieś ławice widzę. Jezu, będę tych żałował. Tych ławic się chyba nie da złapać. Będę tego żałował. Oj, będę tego żałował. Coś widzę, jakieś żarło? Dobra, może nie będę tego żałował. Wykryto aktywność wulkaniczną i kilka niezwykłych elektromagnetycznych sygnatur w tym regionie. Nurkując głębiej, zachowaj ostrożność. Dajcie mi się trochę ryb. Oczko świeci. Jakby się naprawdę nie spodziewałem, że tutaj tak będę głodny. 74. Stabilizacja parametrów życiowych, spoko. Jeszcze z jedna i wracam. Jeszcze z jedna by się... Co tam jest? Wow! Biomasa w tej strefie jest dominowana przez roślinność. Biorąc słabe sygnatury pojazdów Altery. Coś tu jest. Ale do mnie podejdę, w szczególności, że nie mam jedzenia, ani w sumie no nic nie mam. Więc ja do mnie podejdę na razie, ale trzeba pamiętać, że coś takiego tu jest. Kurde, no. Czy zero jedzenia, w ogóle nic, nul. Co tam jest? Aurora? No dobra, trudno. Tyle jedzenia powinno mi wystarczyć, przynajmniej żeby szybko ogarnąć tamte miejsce jeszcze.
Oh fuck. Coś dużego tam pływa. Coś mega dużego tam pływa. Ja przed kim mówiłem, że będę tego żałował? Coś tam się domówiłeś. It happens, naprawdę. Dobra, jeszcze raz. Wchodzimy na szybciorka, wchodzimy. Już wiemy, że tutaj nic nie ma. Zrobimy normalnie bieg po życie. Pik, pik, pik. Na nasz cień. Dobra, strzela, ale nie strzeliło. Pium, 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 pium. Nie da się strzelać, fuck. To nie jest prawdziwy Gravity Gun. Gravity Gun jeszcze potrafi odpychać. A, to nie potrafi odpychać. I za mną leci. Dziadostwo jedne, no. Dobra, no wody nie mamy dużo, jedzenia nie mamy dużo. Nic nie mamy dużo. Ładnie. Jak tu jest ładnie. Jeśli przy okazji kawy napiję. Mhm. Ja wiem, że zalecane. Zalecane, ale nie dla mnie. Nie mam jak. Dobra, skanerek do ręki. Cały czas tam mryga. Na czerwono tu jedzonko. Au. Au, 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 au. Dobra, i tutaj miało iść na lewo. Iść na lewo. O tutaj, w to miejsce. Samo skanowanie zakończone. Wykryto znaczący wzrost poziomu bakterii w organizmie. Nie wykryto niepożądanych efektów. Zwracaj uwagę na objawy. O kurde. Czym żeśmy się zarazili? To niedobrze. Dobra. Umieraj, ogień piekielny. No kurde, no przecież... Dało mi się to zrobić. Dużo tej gaśnicy leci. Sprawione. Wow. Elegancko. Zaraz mi zabraknie znów jedzonka. To jest pod napięciem? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Pomieszczenie mieszkalne. Shiro, który nie może tu przejść zapewne. Kurwa, uwielbiam to skakanie. Och, uwielbiam to skakanie. Ja kurwa nienawidzę tego skakania. Tego się nie da podnieść. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Wow, kombizon prone. Bierę. Te ogniwa, co nie są ogniwa. Kolejny fragment kombinezon Brown. Jeszcze dwa. Dużo. Dużo, dużo, dużo. No, żeby nie wziąć jedzenia na taką wyprawę, to trzeba być Shiro. Żeby nie wziąć żarcia na taką wyprawę, to trzeba być Shiro. Naprawdę, to powinno być po prostu memizowane. Tam już są dwa kombinezony, dobra. Pamiętasz o tym? Dajcie jedzenia, kurwa. Kostka odżywcza. Fuck yeah. Amciu, amciu. Dobra, no jestem bezpieczny. Ile kostek odżywczych, ile wody. Kurde, jak ja bym wiedział, to mnie latał tam. Ja bym wiedział, to mnie latał. Kurde, no. Ale gaśnic mają mało. Tylko mowa, chyba widzę kolejną. No, Roxanne, jestem jak Grzegorz Brown. Kurde, skończyła mi się gaśnica.
Dzień dobry, gaśnica. Mamy na PDA? Świetnie, blacik. Dzisiejsze menu. Menu. No to widzę jakiś chyba... Pan gra... coś tam, coś tam. Keep calm. Biorę cię, Kiciuś. To była gaśnica, to jest kosz na śmieci. Pyk, pyk, pyk i zgaszone. Nowy sposób na gaszenie znalazłem. No, ale mógłbyś z jakiegoś snaka wziąć. Moja gaśnica, okej. Wiele to wyjaśnia. Tu jest locked. Tutaj mamy coś spalone. Tu też jest coś spalone. Tu mamy fajny żyrandol nowy, nowoczesny, taki dosyć ciekawy. Tematyczny, dyskoteka i te sprawy. Łóżko jednoosobowe. Wiele. Brak miejsca w wypunku. Oh no! Parysul. Nie to chciałem. Chciałem to. Osady z soli. Ławka. Bierę. Tu czujesz dziewczyna chyba. Otwórz pojemnik. Nie mogę cię wziąć? Szkoda. Torba podróżna, brak miejsca w ekwipunku. Kurde, żebyś ty jeszcze Shira nie wyrzucał. Nie pluj, Shira, nie pluj. No dobra, no sól myślę, że znajdziemy. Coś złapałem. Półka ścienna. Typowa torba do przenoszenia rzeczy osobistych. Na jakiej zasadzie to działa? Lewy kwadratowy nawias, prawy kwadratowy... Ooooooo! Panie, panucku. Łocie w dupę węża. Jak ja to mogę zebrać teraz? Nie chciałem tego zrobić. Podnieś torba, dobra. No, podnieś to. Podnieś to, dziadu garbaty. To też mogę zabrać. Brak miejsca. I co teraz mogę z tym zrobić? Mogę coś wyrzucić. Na przykład mogę wyrzucić... No zbyt nic nie mogę wyrzucić. Baterię mogę upuścić. Otóż nie mam miejsca wtedy. Lipa. Dobra, kolejny kodzik widzę. Kabina druga i tu jest jeszcze jeden kodzik. Dużo kamieni. Albo chuj wie czego. Okej. Gdzie my tu mamy notatki własne, wskazówki, kody. O matko boska. I weź tu znajdź to. No dobra, tu na razie nie wyjdziemy. Tu też na razie nie wyjdziemy. Ja będę pamiętał o tych rzeczach spokojnie. I mogę was tylko zapewnić, że z pewnością tu wrócimy. Granie nawiązanie umowy partnerskiej. Wszyscy mają wspólną dziewczynę, kurde no. Wszyscy mają wspólną laskę. Czy mi się tutaj jakiś... Nie, żadnych wskazówek kodów nie widzę. Niestety. Kostka żywcza kolejna. I kolejny brak miejsca. No kolejna ta sama laska, no. Jestem skłonny nawet zmienić baterijkę. I wyrzucić tą. I te tu też w sumie. Co mi to? Zdobisz. Masa torb podróżnych. Masa apteczek. Masa masy. Tu nie przejdę. No trzeba, wiecie, sposobem go. Sposobem dziadygę. Działa, działa. Jak coś działa, to tego zmieniać nie trzeba. Proszę mi się zgasić. Pyk, pyk. Pyk. Pyk, pyk powiedziałem. Może z Konfederacji nie jestem, ale gaśnicę obsługiwać potrafię.
Lord Caltera Arms. Nadal nie mamy kodu. Bateria kolejna. Jezu, ile bateriek. Ile tu jest baterii? Ja to wyrzuciłem? Chyba ta. Dobra, to sobie jedzonko zrobiliśmy. Bateryjka sobie też leży. No wrócimy na pewno jeszcze. Tu jest kolejna bateria. Tu jest kolejna bateryjka. W tej kabinie byliśmy już. To zobaczę, czy aby na pewno tu wejść nie możemy, ale chyba nie. Tutaj potrzebujemy tych kodów, no, definitywnie. Definitywnie nie widzę jeszcze tutaj żadnych wskazówek dotyczących tego. PDA się nie pali, nie pali. Kajuta kapitana, no w ogóle to jest właśnie kajuta kapitana. I to mnie bardzo interesuje. Ale nie zrobimy tego na razie. Nie chcę mi się tego czytać, szczególnie się, że mamy już 41 minut rozgrywki, więc zaraz kończymy powoli. Chciałbym jeszcze w tym odcinku ogarnąć kombinezon Brown, zanim my sobie stąd wyjdziemy. Tu jest ten kombinezon jeden. Odbieram sobie sygnał czarnej skrzynki, który dochodzi z drugiej strony dziury w kadłubie tego pomieszczenia. Spoko loko. I ostatni. Mamy kombinezon Brown. Świetnie. Coś się trzęsie. Kolejna wiadomość. Ciekawe. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście. Ale tu coś jest. A my chyba z tamtej strony nie wchodziliśmy. I teraz się zastanawiam, czy na przykład dzięki temu, że mamy działko grawitacyjne, nie dałoby się jakoś ułożyć tego w ten sposób, żeby tam wejść. Kurde, no. Au. Chyba się muzyczka zepsuła. Ops. Przesadziłem? Si. Przesadziłem. No F wystarczy kliknąć. No ta. Nie. Dobra. No, kurwa, no naprawdę. To mi wziąłeś zamiast tamtego. No, jest upośledzony. No kurwa, no... Jaja, co robicie? No kurwa, no to działko grawitacyjne tu jest upośledzone, kurwa, i to tak naprawdę mocno. Miałem nie przeklinać, a nie da się nie przeklinać w tej grze, grając na lądzie. Nie no, kurwa, też to skakanie to jest upośledzone, totalnie... Totalnie upośledzone. Dobra, stoi. No weź to, kurwa mać. Ty durniu. No pewnie jeszcze mi kurwa tamto rozjebał mi to. To działko grawitacyjne jest zjebane, kurwa, ale żeby aż tak. Nie sądziłem, że aż tak, naprawdę. Bierze w ogóle rzeczy z dupy. No tak, pewnie, tamto działko wiesz.
Prawie. No kurwa, nie no. Nie mam siły do tego, naprawdę, moi drodzy, nie mam siły do tego. Nie mam kurwa siły. To działko jest upośledzone. To działko jest kurwa dla ludzi z zespołem, kurwa, naprawdę. Wszystkie baterie wypierdolę stąd. Dobra, moi drodzy, bo naprawdę to nie ma sensu. Ja sobie tu grę zapiszę. I postaram się jeszcze tutaj wejść, no. Zapewne moje tutaj starania zajdą na niczym. Znając życie. I ja o tym wiem. Ja o tym po prostu wiem. Jestem przekonany, że tak będzie. No kurwa, ty jebana kurwa cipo, przestań mi robić takie rzeczy. Aha. Bardzo ciekawe. Irytująca funkcja gry. No bierzesz co innego, to ci klika co innego. No kurwa, ile można? Ile można? Pytam się, ile? Jezu, wiecie co, jeżeli będą jakieś fiksy, ja sprawdzę, jeżeli będą jakieś fiksy na chodzenie, to ja sobie ściągnę, kurwa, te fiksy, bo to jest dramatyczne. Chodzenie w tej grze jest po prostu, kurwa, katorgą. Totalną, kurwa, katorgą. Pływanie jest zarąbiste, naprawdę, no... Bo nie mam się czego przyczepić, ale chodzenie po powierzchni to jest, kurwa, dramat. To jest totalny, kurwa, dramat. Jezu, czy ty możesz mi tego nie przewalać w ten sposób? Ostatnia próba. Przed zakończeniem odcinka. Prawie. Mój drodzy. I'm stuck. The brother, I'm stuck. Dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał dla Shiro. A my się widzimy pewnie w następnym odcinku. Kurwa. Nie mogę, nie mogę. Oswobodź, tak. Widzimy się w następnym odcinku Subnautica. Trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej.